Chrześcijaństwo jest religią konkretną, bo opiera się na czynieniu dobra. To nie jest religia pustych słów oparta na obłudzie i próżności. Stąd też i życie chrześcijańskie musi być konkretne. Są jednak tacy, którzy tylko udają wierzących, chodzą do kościoła bez żadnych zobowiązań, traktując to jako prestiżową okazję do pokazania się, a nie podejmują służby najuboższym. To jedna z głównych myśli podjętych przez Franciszka w homilii na wtorkowej mszy w domu świętej Marty. Si dicono cattolici, ma mai hanno tempo. Iluż rodziców uważa się za katolików, ale nigdy nie mają czasu porozmawiać ze swoimi dziećmi, pobawić się z własnymi dziećmi, wysłuchać swoich dzieci. Forse hanno i loro genitori in casa del riposo. Być może oni sami mają swoich rodziców w domach opieki, ale zawsze są zajęci i nie mogą iść ich odwiedzić, pozostawiając ich opuszczonych. Ale ja jestem prawdziwym katolikiem. Należę do tego stowarzyszenia. To jest religia słów. Mówię, że jestem religijny, ale żyję światowością. To mówienie i nierobienie prowadzi do hipokryzji. Natomiast miłosierdzie Pana wychodzi na spotkanie tym, którzy mają odwagę z Nim się wadzić, dyskutować o prawdzie, o tym, co robię, a czego nie robię, by mnie poprawić. Być chrześcijaninem oznacza czynić, pełnić wolę Boga. Niech Pan nam ukaże drogę działania i niech nam pomaga iść tą drogą, powiedział papież.